Dzień dobry. Każdy wchodzący tutaj i spóźniający będzie się nadziewał na mnie. Będę na jego patrzał. Ten jakiś wyrzuty sumienia próbował. Nie, to ja. Tak, ja to sprawdziłem, bo ja próbowałem tu wejść wczoraj w czasie jednej sesji. To tak, takie plecy zawsze przeszkadzają. Dobra, jeszcze raz. Wojtek Apel, 3S, czyli Śląskie Sieci Światłowodowe i telekomunikacja powyżej warstwy siódmej. Powyżej warstwy siódmej to szybki test. Przypomnijmy sobie, co to są warstwy modelu OSI. Pamiętacie, nie pamiętacie? Łatwiej to ja troszeczkę przypomnę niektóre pojęcia. Możemy zacząć od pewnego spierania się, czy to jest czwarta, czy piąta. Zobaczmy. Dobrze. Okej. Żeby zacząć może też jakoś tak fajnie, to może prezentację, małą dygresję o narzędziu, w którym to zrobiłem. Przestałem używać PowerPointa i coraz chętniej używam takiego postmodernistycznego narzędzia, jakim jest Prezi. Więc jeżeli teraz... Tak? Dobrze. Może tak być, ale jeżeli wam się gdzieś w głowie zakręci, to albo Aviomarin, albo ja mogę zwolnić, bo to trochę jednak jest męczące. Dobrze. Także przygotowałem w Prezi i będziemy mówić o warstwach modelu sieciowego i wejdziemy na te warstwy wyższe, a przypomnijmy sobie najpierw, jakie są te warstwy niższe. Ja lubię wyróżniać taką warstwę zero. Może tak u nas w firmie to jest bardzo potrzebne, ta warstwa zerowa, ale model w zasadzie mówi o warstwie fizycznej, tej pierwszej, to jest najważniejsza. Tam są te wszystkie druty, tam są te wszystkie światłowody, w sensie włókna, tam są te wszystkie, no właśnie, CWDM-y, DWDM-y chyba też, DSL-y też. I na tym się kładzie coś, co jest tam dalej bardziej zaawansowane, czyli warstwę łącza danych. Tutaj latają sobie jakieś ramki. Zgadza się? Wszystkie pojęcia wam pasują tutaj? Ktoś mówi, że to pomyliłem albo ten? Bo to jest kontrowersyjne tutaj na przykład, czy rzeczywiście RTSP jest tutaj, czy wyżej. No tu nie ma kontrowersji, to polecimy dalej. Może tutaj się pojawiają. Warstwa trzecia, pakiety. Pakiety biegają jakoś. Wczoraj przy obiedzie ktoś się pytał, czy rzeczywiście ping to jest L3, a może ping to jest L7, już aplikacja. No dobrze, ping. Warstwa transportowa. Dwa protokoły, na siłę tu dołożyłem ten RTP, żeby było, bo RTP to w zasadzie jest taka czwarta w czwartej. L5 już sesja, już można coś zrobić, tak? Nawet są tacy, którzy potrafią maila wysłać za pomocą telnetu używając SMTP. To się da zrobić. Ktoś próbował kiedyś z was? Tak? No właśnie, no to wiadomo, to jest przejście telnet, siódma warstwa, na wbicie się w piątą, zrobienie tam na port 25 i hello się zaczyna, nie? Czy echlo, czy coś takiego. Dobrze. Warstwa szósta, czyli już wchodzimy w pewną metafizykę, nie, może metafizyka to za daleko, ale HTML jednak jest czymś innym niż IP, a na takiej konferencji jak ta rozmawia się i o HTML-u, i o IP, a czasem się rozmawia jeszcze o drutach. Niejawnie, tak. Jest tutaj najbardziej abstrakcyjne pojęcie, warstwa siódma. Ja bardzo lubię HL-SIBEN, bo to tak fajnie brzmi, HL-SIBEN. To jest system opisu danych medycznych za pomocą takich metadanych. No i chyba wyżej się już nie da. Wyżej się nie da, to żeby dobrze zanalizować systemy sieciowe, to po prostu te siedem warstw powinno wystarczyć. Ale ja wiem, że w naszym środowisku funkcjonuje także te dodatkowe warstwy, co najmniej trzy. Jak zaczynamy mówić o sieciach, to możemy jeszcze iść w górę i mówić o biznesie, mówić o polityce i mówić o metafizyce. I projekt 3S skupiał się na tych siedmiu warstwach, ale w czasie, gdy na nim pracuję, pojawiło się trochę refleksji na temat tych wyższych warstw i teraz wszystkimi tymi refleksjami chciałem się z wami podzielić, bo dla mnie jest to ważne, a myślę, dla was może być ciekawe. Warstwa ósma. Proste pojęcia. P&L, EBITDA. Czy CAPEX, czy OPEX, zawsze jest taki dylemat, co zrobić. I teraz przypuszczam, że większość tutaj to inżynierowie, więc można powiedzieć, co mnie to obchodzi, nie? Ale pracujemy w jakichś firmach, gdzie powinno nas to obchodzić. W końcu firmy są po to, żeby przynosić zysk. No chyba, że środowisko naukowe tutaj z Rafałem wczoraj dużo o tym gadałem, inne myślenie, prawda? Oni tam mają te swoje takie super komputery, one tam coś super liczą za super pieniądze i chyba tam te zyski takie ważne nie są. Ale warstwa ósma fajna jest, bo służy to wszystko do zarabiania pieniędzy. Warstwa polityki.
tutaj pojęcia też są różne, ale na przykład jest takie pojęcie, czy z kim się pirować. O, z kim się pirować. To nie zawsze jest decyzja polityczna, tylko tego lubię, tego nie lubię, ten się za szybko rozwija, ten przeciwko mniej. Z kim się pirować? Z kim wymieniać ruch? O, właśnie, wspierać pikę, czy wspierać kikę? Gdzie swoje składki? Ten, do parzystych, czy nie do nieparzystych? Albo czy sponsorować PLNOK? Nie, nie warto. Może tutaj za dużo się rozwija moje konkurencje. No nie warto tego robić, nie? No. No i metafizyka. Metafizyka zawsze to było głównie odpowiedź na pytanie, skąd jestem, dokąd zmierzam, skąd pochodzę, kim jestem. Ja zauważyłem, że ostatnio metafizyka sprowadza się do tego, czy mam konto na Facebooku. Proste. I trudno, nawet nie z dziećmi neostrady, tylko z jeszcze młodszymi ludźmi, trudno wejść na poziom metafizyki, bo rozmawiamy o Twitterze albo o Facebooku. Dobrze, przypomniałem te warstwy i powiedziałem, że będzie to się odnosić do tego czegoś, do rzeczywistości śląskiej sieci światłowodowych, do projektu, który gdzieś zbliża się do dziesięciolecia z tego powodu, że zaczęliśmy go robić w 2001 roku. I skoro lato 2001, to znaczy 10 lat minęło, ale spółkę formalnie powołaliśmy 18 stycznia 2002 i no i to 10 lat jakby jeszcze przed nami. No a zacząłem pracować tam jako chyba jeden z pierwszych pracowników w maju, więc to też można zawsze przesuwać. Dość trudno powiedzieć, co to znaczy 10 lat, ale na pewno to nie jest 7, na pewno nie jest to 20, to coś koło 10 lat i dlatego jest o czym rozmawiać. Więc ja, żeby lepiej się z wami skomunikować, będę skakał teraz. Będę skakał pomiędzy taką prezentacją, która omawia nasz projekt, 5 słów o projekcie 3S. Tą prezentację też chętnie, jak ktoś bardzo chce, to ją dam w naturalnej formie. I do tego czegoś dołożyłem ten model i będę skakał między jednym a drugim. Będę czasem mówił o tym, co zrobiliśmy, chcąc jakby rozliczyć się z wami z opisu tego projektu. I będę wrzucał tam jakąś refleksję, umieszczając ją w warstwie pierwszej, drugiej, czwartej, albo nawet czasem i dziewiątej. To skakanie będzie wtedy ekran się powiększał, pomniejszał. Przepraszam bardzo, jeżeli ktoś chce, że tak powiem, żygać, to ja zwolnię wtedy, żeby nie było problemu. Dobrze, to jest taki, popatrzcie, szybki atak, znowu szybki atak, lecimy dalej. 5 słów o projekcie 3S. Zaczniemy od genezy. Geneza była taka, może idea, a właściwie nie, może inaczej. Zamiast idea, to może potrzeba. Kiedyś z kumplami przeanalizowałem taki temat. W jaki sposób zachowuje się pasmo w dostępie? Pasmo, w sensie ile mamy do siebie do domu, w tej chwili ile mamy do siebie do kieszeni, ile mamy do siebie do samochodu, do swojego domku lotniskowego. I popatrzcie, to jest dość stary wykres, ja go zrobiłem chyba w 2004 albo 2005 roku. I popatrzcie, że on jest liniowy. A może nie jest liniowy. Zobaczcie, jaka jest skala. Właśnie, on jest logarytmiczny. Ta wielkość jest wykładnicza po to, żeby przez skalę logarytmiczną, bo tutaj mam pięknie zdziesiątkowane to, wyszło liniowo. Czyli to jest wielkość, która jest wykładnicza. W 90 roku, mówiliśmy to wczoraj, dostępy były robione na pomocą V21, czyli normy, która opisuje modemy 2400. To jest to. 2400. Potem była norma V22, 9600. Potem była norma jakaś tam 33 kilo. Potem mówili, że się nie da szybciej, więc zrobili 56 kilo. I koniec. Więcej z telefonu się wyciągnie. Ale chwilę później, 95, 96, pojawia się neostrada. Jeszcze, przepraszam, jeszcze wcześniej histy 115, neostrada 128, 256 kilo, tak? Czyli cała technologia DSL-owa, której granicą wtedy było 2 mega. W tej chwili DSL to granicą jest... Tak, tak, 6 to jest skutecznie takie wyciągane, 8 też, a 20 jakby mówią, że to jest zagranica, tak? No dobra, ale gdzieś DSL to już są za nami, nie? W międzyczasie DOCSIS doszlifował, DOCSIS tam był ten 20 mega w kanale, potem 60 mega w kanale, teraz na DOCSISie zdaje się setkę robią i nawet sprzedają, prawda? No i co dalej? Ja zauważyłem jedną rzecz, że 100 mega w dostępie, ten wykres jest, na dzień dzisiejszy jest taki, że tutaj mogę dom pisać 2010 i powiedzieć 100 mega w dostępie jest już oferowalne, no standardem chyba tak, jest standardem. A zaczynamy myśleć o giga w dostępie, czyli realizowanym na szkle, bo inaczej pewnie się nie da, gigabit w chałupie. No dobrze, czyli przekonałem was, myślę, że to jest wykres wykładnicza i teraz popatrzcie na drugą rzecz. Przyrost gęstości dostępu do internetu. Znowu wykres jest z 2000 tam któregoś roku. I popatrzcie, że w 90 roku do sieci miały dostęp banda świrów, dziwaków, naukowców, czyli bardzo wąska grupa w bardzo określonych miejscach, kampusy, uczelnie. Koniec.
Chwilę później pasjonaci i hobbyści. Chwilę później grupa przodowników, czyli już normalni ludzie, którzy są w jakiś sposób tam na nowinki przekonani, zachęceni i robią coś takiego. Ale dochodzimy do tego, że potem wszyscy świadomi, że tego potrzebują, a dzisiaj jesteśmy na pewno na etapie wszyscy. I wiecie, co zauważyłem? Że znowu można dopisać tutaj 2010, a tutaj można przekroczyć 100%. Z tego powodu, że każdy z nas ma dostęp więcej niż raz. Ma go w domu i ma go w kieszeni. I to w kieszeni zaczyna być też nie byle jaki, bo to już przestaje tam być H czy tam GPRS, to zaczyna być już 3 albo i 4G. I to są dość duże przepływności. Znowu, popatrzcie, że tutaj jest skala wykładnicza. Znaczy jest logarytm, mówiłem, więc to jest wielkość, która rośnie wykładniczo. I te dwie rzeczy. Skoro przyrost pasma w dostępie zachowuje się w ten sposób, przyrost gęstości dostępu, gdzie musimy go zrealizować, zachowuje się w ten sposób, to moje pytanie jest takie. Jak będzie zachowywało się pasmo w szkielecie? Ile trzeba, jaka to jest wielkość? Jeżeli się mnoży dwie wykładnicze, to co wychodzi? Kto pamięta? Odpowiedź jest też wykładnicza, tylko jest inna podstawa. I jak to przeanalizowaliśmy, to doszliśmy do wniosku, że światłowody to jest odpowiedź właściwa w szkielecie. Nie da się tego zrobić inaczej. I ta odpowiedź w 2000 roku była w jakiś sposób nowatorska. W 2000 roku, zwłaszcza ci świat finansów, inwestorów, mówił, nie, radio tyle wytrzyma, tam ten z miedzi tyle wyciągną, nie? Kable telewizji kablowej już takie mają możliwości. A my wiedzieliśmy tak, że może w dostępie tak, ale w szkielecie tylko światłowody. I to jest potrzeba. A impuls był taki. Impuls to jest taka decyzja, jeżeli to pamiętacie. Francuzi kupili TPS-a. Pan prezes Rzepka odszedł, pojawił się nowy prezes zaimportowany i powiedział prostą rzecz. TPS-a nie dzierżawi infrastruktury. Od lata 2001 nie dzierżawi infrastruktury, ani kanalizacji, ani żadnych drutów, ani linii dostępowych, linii abonenckich, broń Boże, żadnych DSL, nic takiego. Decyzja prosta. Prosta. No to był impuls. Bo skoro nie ma infrastruktury innej niż TPS-a, a infrastruktura TPS-a, dopóki będą rządzić ci, co rządzą, nie będzie dostępna, to znaczy, że można ją zbudować. Można ją zbudować, bo wszyscy, którzy będą potrzebować, a widzieliście tą potrzebę, będą mogli z niej korzystać. No i to był impuls. Skoro tak to robimy, nasz pomysł polegał na połączeniu trzech rzeczy. Kompetencji, to znaczy zebraliśmy zespół, który wiedział, jak to robi i o co tu chodzi. Dołożyliśmy do tego coś, co nazywa się prawo drogi, czyli możliwość kopania gdzieś. I chcieliśmy pozyskać kapitał. To był rok 2001. W 2000 roku ludzie z walizkami pieniędzy łazili i chcieli inwestować wszystko, co było na literę T, albo na literę E, albo miało I z przodu. To im wszystko, tak miliony dawali, więc chcieliśmy te trzy rzeczy połączyć i zbudować wzdłuż linii kolejowych kopalni piasku. Bo jak sama nazwa wskazuje, kopalnie piasku mają linie kolejowe. To są przedsiębiorstwa transportowe. One mając kopalnia piasku, po prostu wywoziły ten piasek po własnych torach, nie pekapowskich. No skoro przekonaliśmy prezesów tych spółek, że możemy kopać dłużnik, no to proszę bardzo, kopiemy. Kopiemy, wtedy właśnie powstał ten limeryk ładny. A, nie będę cytował. Jest w prezentacji, polecam. Ale wrócę do tego impulsu, bo to będzie pierwsza moja refleksja. Pierwsza moja refleksja i od razu zacznę od tego poziomu politycznego. Jakie konsekwencje dla państwa? Państwo, dobro wspólne, rzecz wspólna obywateli. Jakie konsekwencje dla państwa ma decyzja zarządu monopolistycznej firmy o tym, że komuś czegoś nie da? Ja to przeanalizowałem sobie i tak, dla mojego biznesu jest to super. I więcej powiem, jak tutaj też gadałem wczoraj ten temat, już referowałem z kilkoma klubami, wiecie, to świetnie. Nasze biznesy lepiej będą się rozwijać, jeżeli chodzi o marże, w towarzystwie monopolisty. Monopolista ustala warunki na swoim poziomie, żeby jemu było wygodnie, bardzo wysoko i drogo, a my się wpasowujemy w tą rzeczywistość. Czyli 5% taniej, 10% taniej, tak? I monopolista mówi tak, no patrzcie, jest konkurencja, Netia. A Netia mówi, jesteśmy tańsi o 5%. Ale rynek nie jest rynkiem normalnym, nie jest rynkiem konkurencyjnym.
I Netia w tamtym czasie, razem z Dialogiem i innymi, tam jeszcze było kilka takich mniejszych, mieli 5 do 7, tak szacowali, procent rynku. A 95% czy 94% to jest TPSA, która ustala zasady. Więc konsekwencja takiej decyzji dla biznesu, rewelacja. Mogę olewać klienta i tak zysk będę miał, ponieważ klient jest przymuszony. Monopolista takie warunki wymusza. A ja sobie tam jakoś działam. Swoje sobie wyrzeźbię. Ale jakie to ma konsekwencje dla państwa i jego obywateli? Takie ciekawe pytanie. Pytanie w kontekście tego, że moja opinia to jest, że decyzja wtedy zarządu TPSA była decyzją nieładną. Ja powiedziałbym tak, ona była niezgodna z prawem. Nawet tamto prawo telekomunikacyjne z 1995 roku narzucało obowiązek dzierżawy infrastruktury przez monopolistę. Narzucało, ale rząd robił wszystko, żeby nie wyegzekwować tego prawa, a to zmieniał ministra, a to minister nie wydał rozporządzenia, a to zmieniono UKE na nie UKE, tylko to było Urząd od Poczty, a to prawo telekomunikacyjne zmieniono. I mówię wam o tym z tego powodu, że wybory idą. Wybory idą i ten pan kandyduje. A to jest w pewien sposób jego wybór, jego decyzja, a ten drugi pan jest, no nie tak dawno został uhonorowany jako wspaniały polski biznesmen. I to jest taka rzeczywistość, taka refleksja i dla biznesu to może i dobrze, ale dla obywateli... Tak? A, teraz drogi, tak. Dobrze. Także mam pierwszą refleksję o warstwie polityki i lecimy dalej. Prehistoria. To jest taki nasz zespół. Robimy ten biznes w trójkę, ale ekipa, która tutaj jest, to jest ekipa w większości dawnego Pignetu. Pignet to jest jeden z takich pionierów polskiego internetu, 95 rok, jedna z pierwszych, no wcześniej były tam jakieś firmy komercyjne, na przykład ATM, Internet Technology. My gdzieś w tym samym czasie zaczynaliśmy jako operator internetu i ten zespół udało się na nowo jakby zgromadzić w tym przedsięwzięciu od 2004 roku. Zrobiliśmy to w ten sposób. Spółka z kopalniami piasku, zabrakło tutaj go inwestora, ale spółka z kopalniami piasku, pomysł, zbudujemy regionalną, porządną sieć światłowodową, ona będzie otwarta dla wszystkich innych operatorów, zwłaszcza komórkowych, zwłaszcza kablowych, zwłaszcza operatorów internetu. Będzie to przynosić duże zyski. Zrobiliśmy ładny biznesplan, rozesłaliśmy go do tych funduszy inwestycyjnych, żeby pozyskać kapitał. Chcieliśmy pozyskać gdzieś tak z 7 milionów, mówimy 7 milionów za pakiet, za połowę pakietu, tam nie miał być większościowy, ale za połowę pakietu. Obroty w 2008 będą miały 18 milionów z bardzo wysoką marżą, fajnie. Z 2 lata to zbudujemy, od trzeciego lotu zaczynamy sprzedawać. No i pewien problem był, że 2002 rok pękła ta bańka. I kto znowu pamięta ten czas, na giełdzie poleciało wszystko, a zwłaszcza to na literę T. I oni wtedy, ci inwestorzy mówili, no i świetny pomysł, wspaniały, tylko przyszlibyście z tym 2 lata wcześniej, bo teraz to może hotele, może sieci sprzedaży, może salon samochodowy się zrobili, nie? Ale na światłowody to my nie damy się nabrać, bo tyle tych światłowodów powstało, tyle tam włożyli tych światłowodów między Nowym Jorkiem a Anglią, nie? Tam tych kabli nawkładali. Mówię, no fajnie, tam te światłowody są, ale nikt nie zrobił światłowodu między Katowicami a Sosnowcem. Ale tam chcę zbudować. Nie, światłowody to nie. No w każdym razie nie uzyskaliśmy tego kapitału, no i przyszło nam to robić bez kapitału. Bez kapitału, no jakoś tak zaczęliśmy. Więc to jest geneza, a teraz lecimy Exodus. Zaczęliśmy to robić bez kapitału i robienie tego polegało na tym, że kopiemy. Widzicie, tutaj widać tą różnicę między warstwą pierwszą modelu, a warstwą zerową, albo minus pierwszą, jak to woli. I ja zawsze tak mówię, że nasz projekt cechował się tym, że my nie robiliśmy tego w PowerPoincie. My używaliśmy innych narzędzi niż PowerPoint i Excel. My robiliśmy to przy mocy koparek. Bo wiele innych projektów kończyło się na biznesplanach. My rzeczywiście kopaliśmy. Jak już wykopaliśmy, to potem w to wdmuchaliśmy albo zaciągaliśmy jakieś kable światłowodowe. Jak już te kable były włączone, to trzeba było je zaspawać. I tutaj są dwie skrajności. Skrajność pierwsza to jest spawanie, ładna pogoda, słoneczko, to się miło robi. I skrajność druga, czekaj, jakaś strzałka tu jest. Oj, 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 oj.
Przepraszam was, prezy, tu jest skrajność druga. Tu nie widać tego czegoś, ale z nieba leci deszcz i mrzawka, zimno, wiatr, dziura w błocie i tam koledzy spawają, z czego spawają dwie ekipy. To jest nasza ekipa, tutaj spawa ekipa Polkomtela, ponieważ tu mieliśmy wspólne, znaczy o tym samym wykopie rurę, Polkomtel i my. No i przyszła koparka budująca autostradę A4 i się nie pieprzyła z tym, po prostu to przecięli, nie, i koniec, nie. I luzujemy się, nie. No i chłopaki musieli wtedy tam w nocy jechać, to w tym błocie tam naprawiać, bo nie było innego wyjścia. Ona służy do zgrzewasz wejścia do mufy, musisz zgrzać taką termokurczliwą czymś. Więc masz tą butlę po to, żeby sobie tam przygrzać to. A teraz koledzy zauważyli jedną rzecz, że skoro się ma butlę przy sobie po to, żeby to podgrzać, to warto też mieć takie słoneczko i sobie tam, jak jest bardzo zimno, rozłożyć i to wtedy. Takie same jak mają w niektórych tych kawiarniach, takich w ogródkach są to. Tak? Na rynku? Nie? Tak? Aha, no właśnie, no to takie coś bardzo ułatwia życie spawaczy. Dobrze, spawamy, a konsekwencji tych działań na poziomie L0 i L1 jest to, że gdzieś pojawiają się złącza, czyli takie coś, i do tego czegoś się wpina takie coś. Takie coś albo takie coś, czyli switche, routery i te wszystkie pieroństwa od warstw wyższych niż pierwsza. Bardzo lubię to zdjęcie, bo ono pokazuje, co tak naprawdę robimy. Podkopujemy konkurencję. To robiliśmy. I to koło mojego domu zrobiłem, bo tam właśnie taka budka stała i trochę żeśmy ją podkopali. Gliwice, okolice Operetki. Nie. Wiesz, teraz mimo, że weszliśmy od niedawna w usługi telefoniczne, to w budki telefoniczne nie wejdziemy. Ja się dziwię, że TPSA, ciągle ta budka tam stoi, że TPSA jeszcze się z tego nie wycofała, bo, znaczy oni mają przybóz, koncesja nakazuje im, ale to w żaden sposób nie jest już opłacalne, do tego się dużo pieniędzy dokładają do tego czegoś, bo muszą. No tak, takie dziwne to jest. Dobrze. Okej. Nie w tą stronę, coś, ten, kurczę. Nie, jest, dobrze mówię, w tą stronę z tego powodu, że tu jest kolejna dygresja z poziomu warstwy zero albo z poziomu warstwy chyba politycznej, nie wiem. My zbudowaliśmy to z jakimś kapitałem. Teraz pojawia się bardzo dużo pieniędzy na też budowanie. Na przykład POIG 8.4 to jest chyba 4 miliardy, że dobrze kojarzę. I obserwujemy to coś i początkowo tego się baliśmy, nie? Baliśmy się, bo politykom, wiecie, to tak łatwo jest. Wziąć pieniądze publiczne i zbudować przedsiębiorstwo konkurencyjne z, no, z kimś tam, nie? Oni nie lubią prywatnej inicjatywy, więc tak, no właśnie. I trzeba tego jeszcze nie ukraść, wiesz? Trzeba tego nie ukraść, potem trzeba tego, po pierwsze, nie ukraść, po drugie umieć, a po trzecie może coś powstać i wtedy rzeczywiście to konkuruje, nie? I my takie przypadki znamy i to umieściłem ten slajd z tego powodu, żeby po prostu no to wam po prostu pokazać, że gdzieś to jest coś, co nam troszeczkę w jakiś sposób przeszkadza. Nie pomaga, a przeszkadza. A na pewno wszyscy za to zapłacimy w podatkach, tego jestem pewien. Dobrze, to taka niedokończona dygresja. Lecimy teraz o zasadach, Levikus. Działamy na takim obszarze, mniej więcej 60 km ze wschodu na zachód, mniej więcej 50 km od Jastrzębia do Tarnowskich Gór i kawałek dalej. Miasteczko Śląskie jest już w lesie, Jastrzębie jest już przy granicy. Tu jeszcze gdzieś jest Bielsko, którego tak nie mieszczę, bo mi się to ten, ale to jest obszar Górnego Śląska, obszar ostro zurbanizowany. Ale ci, którzy mieszkają z was w Warszawie, to troszeczkę jest inny obszar. Górny Śląsk nie jest tak gęsty, nie jest tak zbity jak Warszawa. To jest de facto dużo osiedli robotniczych na pewnym takim dużym obszarze. Lećmy dalej. To, co zrobiliśmy, to tak. Zbudowaliśmy mniej więcej 400 km własnych duktów. Dukty przeważnie są w postaci rur, 4 albo 8 rur HDPE. HDPR to jest taki twardy plastik. Przepraszam cię, ile czasu jest? Tak? Dobra. 200 km, to włożyliśmy mniej więcej 1100 albo trochę więcej kabli. Kable przeważnie grube, 96J, czasem 144J, rzadko kiedy cieńsze. I na tym czymś świadczymy usługi. Usługa pierwsza to jest włókna pod szkielet. Włókna pod szkielet, czyli jeżeli ktoś ma potrzebę połączyć swoje węzły, może od nas kupić sobie wszystko. Tu jest taki przykład, jakaś jedna taka instytucja sobie wzięła 12 węzłów, 4J, gdzieś 300 km własnego szkieletu na zasadzie włókien w naszych kablach.
dopuszczamy sprzedaż usług włókien, dopuszczamy IRU, dopuszczamy długoletnią dzierżawę. Wszystkie te formy są możliwe. Znowu taka ciekawa dygresja L1. Jak myślicie, ile jest norm, które opisują kolor? Tyle, ile operatorów? Nie. Tyle, ile spawaczy? Nie. Koniunkcja tych dwóch zbiorów. Tyle jest spawaczy i tyle operatorów. I to dużo problemów jest w związku z tym, jak spawać włókna, które są kolorowe. Dobrze. To jest przykład naszej sieci metro, zrealizowanej na tym czymś, czyli wchodzimy w warstwę drugą i o warstwie drugie troszeczkę więcej. W warstwie drugiej mamy dwie sieci. Sieć transmisyjną danych, wykonaną jako metro Ethernet, i broniliśmy się, żeby to była jedyna nasza sieć. Ja jestem zakochany w technologii ethernetowej, uważam, że to jest fajna rzecz i że to należy robić, wszystko w Ethernecie, no ale tak się złożyło, że w tym roku weszliśmy w SDH. Trzeba było. Wiem, przestarzała technologia wychodząca z użycia, no ale weszliśmy w to coś. No i znowu taka dygresja właśnie na temat SDH. Czy to jest potrzebne? Wydawać się było, że nie, ale zwłaszcza, że technologie VoIP-owe wyrzucają TDM, a TDM nie jest już sexy, nie? No ale co się okazuje? Nie ma porządnych bramek, które by zamieniały IP na tego porządnego, zsynchronizowanego TDM-a. A jeżeli są, to są cholernie drogie. I ja nie wiem, dlaczego tak jest, bo to jest rozwiązanie z punktu widzenia inżynierskiego, rozwiązanie jest do zrobienia. No ale nie ma. Nie ma. Ludzie ciągle korzystają z faksa, więc ponieważ się to pieprzy, to trzeba mieć SDH. Dalekopisy co prawda umarły, więc może wyczekajmy jednak, nie? Wyczekajmy, nie róbmy tego czegoś, może te telefony też zdechną, nie? Ale nie chcą zdechnąć, więc musieliśmy kupić SDH i mieliśmy taki dylemat, co lepiej zrobić. Czy najlepiej na eBayu kupić używanego, porządnego SDH, jakiegoś porządnego Siemensa w cenie złomu, czyli za darmo? Czy lepiej kupić coś nowego, wypasionego firmy jakiejś tam? Czy lepiej od Azjaty coś kupić? Taki dylemat. Ja byłem zdecydowanie za tym pierwszym rozwiązaniem, ale koledzy mnie przekonali, nie jestem ekologiem, ale jednak przekonali mnie ekologią. Nie, przekonali mnie prądem, dokładnie tym, że urządzenia renomowanych, dobrych firm, wygrzane, które się kupuje na eBayu w celu złomu, biorą dużo prądu. Dużo prądu, czyli w węzłach trzeba myśleć o UPS-ach, do tego czegoś, o chłodzeniu tego czegoś, to jest problem. Wybraliśmy rozwiązanie trzecie. No name od Azjaty się sprawdza. Tyle o SDH-u, a teraz jeszcze o metafizyce, o właśnie takie. Jeżeli kupiliśmy tego SDH, czyli weszliśmy w ten świat synchroniczności, no to powstają takie pytania. Jaki jest świat? Czy świat jest synchroniczny, czy asynchroniczny? Takie małe rozważanie, nie? Czy jest pakietowy, czy strumieniowy? Czy jest ciągły, czy skwantowany? Nie wiem, ale wiem, że kompromisy, i najlepiej widać kompromis w technologii ATM-owej, kompromisy zdychają. ATM odchodzi w tej chwili. To wchodzi w takiej niesławie, że naprawdę wypasione switche ATM-owe kupuje się w cenie złomu, bo ta technologia wychodzi z użycia. A taka była fajna kiedyś. Taka była gdzieś tam w 95-96 roku. Taka była miła. Dobra, tyle o metafizyce. Lećmy dalej. Usługi w L2. Transmisja danych, VPN-y, jakieś QI tam się nam udało zastosować. Jeżeli wpinamy klienta, to wpijamy albo po jednym szkle, albo czasem jak trzeba, to wpinamy klientów w ten sposób, że stawiamy u niego urządzenie dostępowe, które jest de facto switchem z jakimś protokołem eliminującym redundancję. No i to wtedy działa jakby pewniej. I znowu taka decyzja. Takie małe rozważanie. Czy w sieciach metropolitalnych czas już teraz na DWDM-y? My rozwiązujemy to w bardzo prosty sposób. Brakuje? No to trzeba dać włókno. Mamy grube kable, jakoś tam zawsze się te włókna dołoży, zaspawa i będzie działać. Ale są sprzedawcy i są tacy, którzy operatorzy się zastanawiają, czy metro DWDM to już jest to coś. I w Warszawie mi się wydaje, że to już jest chyba ten moment, że coraz częściej CWDM-y, łatamy CWDM-ami, a więc może właśnie metro DWDM byłoby lepszym rozwiązaniem. I znowu kolejna taka rozważanie, to dla ciebie, popatrz, MPLS. Ja zauważyłem jedną rzecz, że nasz dział transmisji od wielu lat
odpowiedzialni tam dyrektorzy za strategię rozwoju umiejętnie podejmują decyzję o tym, że dalej nie kupujemy MPLS-a. Który to już jest rok, nie wiem, ale chyba tak z czwarty albo piąty na pewno jest taki budżet, analizy pracują budżetem, no kupimy to w końcu, nie, jakoś sobie poradzimy. Na razie nam się udaje ciągle, a przeżyliśmy kilka kryzysów, między innymi ten kryzys multicastowy, o którym było tak głośno dwa lata temu. I jak my to robimy, to odwołuję was do zeszłorocznej prezentacji Grzesia, Nasza droga do 10 giga. Tam te wszystkie jego przeżycia są, on to opowiadał to. Teraz jest kolejny rok bez MPLS-a. I nie wiem, teraz zaczynamy pracować nad budżetem na przyszły rok i znowu będzie pewnie to pytanie, czy już, czy jeszcze nie. Dobrze, już nie. A co, MPLS też odchodzi jako kompromis? Tak, z nim pogadam, on tu tak siedzi, wiesz, bo tak. Tak, ile? Do końca? Dobrze. Słuchajcie, muszę przyspieszyć troszeczkę, więc o L3 nie będę mówił. Wejdę w co jest ważne. To taka dygresja była, co będzie, jak w Limie wybuchnie pożar. A teraz przeskoczę na efekty. Efekty. To, co obsługujemy, to klienci, głównie operatorzy telekomunikacyjni. Bardzo się cieszymy, że mamy też operatorów radiodostępu, fajnych. Oni potrzebują coraz więcej. Mamy też operatorów kablowych i mamy tą naszą rzeczywistość czapakową, bardzo ją lubię i fajny to jest ten świat. To są klienci i ci klienci służą do tego czegoś, żeby wygenerować pewne przychody. Jak ktoś chce te liczby zobaczyć, to one też są bardzo fajne. Ja bardzo lubię takie słupki, dlatego pokazuję je, bo one są. A pokazuję to, proszę, w tym kontekście, że jak porównaliśmy ten biznesplan, który zrobiliśmy w 2002 roku, którym powiedzieliśmy sobie, że w dwa lata wybudujemy, a potem będziemy mieli tutaj gdzieś jakieś 20 milionów 666 w 2008, porównywaliśmy z tym, co nam wyszło, to wyszło, że w 2010, co prawda, jest 2675, 20 tysięcy różnicy. I to było aż takie dziwne. No, co prawda, dwa lata później, ale dużo mniejsza rentowność, ale zupełnie inne zaangażowanie kapitału. Przypomnę wam, nam się nie udało pozyskać do tego projektu tych 7 milionów inwestorów finansowych. To pokazuję dlatego, bo można pracować w takiej firmie. To jest, kto wie, co to za firma? No to. Można pracować w takiej firmie. I tutaj Robert mi powiedział, że on się niedawno zatrudnił w Tepsie i popatrzcie, jaki efekt. Tak? I można pracować w takiej firmie. I my mamy tak fajnie, że u nas to jakoś tak bardziej harmonicznie się na razie rozwija. Bardzo fajny jest ten zespół. Ja bardzo się cieszę, że z tymi ludźmi od wielu lat pracuję i oni tutaj są. Możecie sobie z nimi niektórymi gadać, wymieniać doświadczenia, bo ekipa się nie zmienia. No i przyszłość. Przeszłość wygląda tak, to jest to 10 lat, a przyszłość to jest nowe projekty. Nowe projekty, które zaczęły się dlatego, bo mieliśmy te światłowody i dlatego, że zespół był bardzo kreatywny. Te nowe projekty to po pierwsze, pokażę wam, tutaj są te wszystkie nasze marki. Telewizja Jumbox, zapraszam na prezentację Bartka, Jumbox Update za kilka godzin, dzisiaj jeszcze jest. I nasz nowy projekt to jest Data Center w Katowicach. W Katowice są tu, widać, że z Katowic jest wszędzie blisko. A Data Center powstało wśród malowniczych lasów i jezior, czyli pośrodku Katowic. To jest zrzut Katowic, a Data Center jest tu. Na Ceglanej. Przepraszam, nie, na Gospodarczej. A Gospodarcza po angielsku to jest Hostingowa. Na ulicy Hostingowej 12. Hostingowej 12 miało to wyglądać tak, wygląda to tak, a w środku tak. I ja tutaj z tymi butlami tak się chciałem pokazać. No. Dobrze, lećmy dalej, bo muszę dojść do końcówki. Końcówka to jest taka ostatnia moja refleksja o bezpieczeństwie w telekomunikacji. I gdzieś to się wzięło z takiej mojej dyskusji niedawno na Facebooku. Popatrzcie, ile wysiłku wkładamy, żeby telekomunikacja, którą realizujemy, była bezpieczna. Na tym poziomie protekcja łącz, pętle światłowodowe. Popatrzcie, pętla światłowodowa powoduje, że wszystko jest prawie, że dwa razy droższe. A jednak robimy to, bo musi być bezpiecznie. Musimy kontrolować ramki. A jak się suma nie zgadza, wypieprzyć ramkę dla transmisji, tak? Backhauling to dla ciebie.
No bo to problem jest, prawda? Co zrobić w L3, żeby było bezpiecznie, prawda? Źli ludzie atakują, nie? Tak? No to trzeba znowu kolejny wykład o backcallingu i przekonajmy, zróbmy to, nie? Usuńmy coś, nie? Żeby te zagrożenia były. Tutaj musimy retransmisję wymuszać. Tutaj musimy certyfikaty sesji robić. Już wtedy nie zrobimy telnetem SMTP sesji, no po certyfikat, a tego się nie da się tam z klawiatury już podać. I to wszystko robimy po to, żeby było bezpiecznie. Potrzebujemy bezbłędnej telekomunikacji. A zastanawialiście się po co? To jest taka moja obserwacja. Potrzebujemy bezbłędnej telekomunikacji, żeby przekazywać wielkie kłamstwa. To jest szokujące dla mnie, ale napisałem to. O, właśnie, dokładnie, tak. I do tego zmierzam. Popatrzcie, czy po to wymyślono rekomendację SMS-ową, żeby przesyłać tego typu SMS-y? Dzisiaj, wczoraj wieczorem dostałem taki, kolejnego, nie? Mam na telefonie i... Tak? No, okej, ale to jest działanie prawne, ale póki co dostaję, nie? Tak? Czy po to wymyśliliśmy HTTP, po to te www, żeby kup teraz, tak? Czy chcesz większą emeryturę? Sprawdź, już pieniądze bierzemy. Na pewno cię weźmiemy, czy cię potem damy, to nie wiem, niedługo umrzesz, to nie musimy. Kosmici, tak. Do 3 do 18 milionów, tak? A to, słuchajcie, naprawdę kupiliśmy ten papier, skończył się. A przecież pamiętam, ile w telewizji, a mam Jumboxa, IPTV, w praktycznym zastosowaniu, tak? Ile tłukli, że on się nigdy nie kończy. Chyba tak. Ty, to jest to. Nie doczytałem rzeczywiście instrukcji. Tak? Aha, no. Tak? Dobrze. Traktujemy was jak idiotów. I to działa. To działa. I dlatego to mówię, bo kłamstwo jest korzeniem wszelkiego grzechu. A my na to pozwalamy na to, na tej warstwie powyżej ósmej, wkładając wiele wysiłku, żeby wszystkie warstwy poniżej działały dobrze. Wysiłku, pracy, kreatywności, pieniędzy. Kłamstwo jest korzeniem wszelkiego grzechu. Ja napisałem to tutaj po to, żebyście porównali właśnie to zdanie z tymi wszystkimi backcallingami, retransmisjami, CRC, certyfikatami. Ile wysiłku nas kosztuje to, żeby te kłamstwo tak spokojnie przechodziło. Czy na pewno telekomunikacja jest po to? I to jest takie moje osobiste na koniec. Powiem wam, że w zeszłym roku, dokładnie o tej porze roku, byłem w Gdańsku na konferencji PIKE. I tam to było chyba poniedziałek i wtorek, niedziela się zaczęło. I na początku była impreza inaugurująca kanał telewizyjny TCL. Jeżeli nie wiem, czy macie go w swoich kablówkach, to jest kanał przeznaczony dla kobiet. Ja byłem na tej inauguracji, potem zobaczyłem, o co tu chodzi i na pewno bym tego kanału nie dał ani żonie, ani matce, ani córce, ani kochance, bo on jest po to, żeby niszczyć kobiecość, ale jest taki kanał. Potem było tylko gorzej. Ta konferencja była dla mnie tak dobijająca, że źle się tam czułem. Na szczęście była nad morzem, można było robić spacery. Potem wsiedliśmy z kumplem w samochód i przyjechaliśmy tutaj. I tutaj gadaliśmy o co prawda bardziej technicznych rzeczach, ale dalej było to dla mnie cholernie dołujące. Miałem tam pamięci to poprzednie chyba konferencję też telekomunikacyjną. I wracam stąd do domu, włączam radio, na dwójce nic, na trójce coś tam hałas, włączyłem piątkę, Radio Maryja. I ojciec Rydzyk przemawia i mówi tak, media są po to, by ludzie mogli zbliżać się do siebie w miłości i prawdzie. I to było to. Pocieszające, dokładnie. Więc jeżeli robimy pętle światłowodowe, jeżeli stosujemy Rapid Spanning Tree albo tego lepszego PETA, jeżeli robimy BGP, to miejmy na uwadze to. Mamy zbliżać ludzi w miłości i prawdzie. A jeżeli tylko zbliżać ludzi, to wtedy jest jakby miejsce na to, żeby takie SMS-y posyłać, żeby na Leszka Millera głosować, żeby, co tam jeszcze było, papier, który się nigdy nie kończy. To taka dygresja o bezpieczeństwie telekomunikacji. Dobra, czas mi się skończył, ale jeżeli są pytania albo jakiś komentarz, albo jakaś dyskusja, to jeszcze chwilkę mogę, czy? Niedużą. Jest jakaś propozycja komentarza? Kiedy w Jastrzębiu Zdroju się rozszerzycie? Trudne pytanie, ale wiem, że jesteśmy w Jastrzębiu i chyba będziemy bardziej. Czyli macie jednego linka generalnie tam gdzieś do centrum postawionego. Ale wiesz co, widzę tu Kasię. Kasiu, pytanie od klienta. Ona się pytała, ale nie. Nie, Kasia jest właściwa. Tak. To jest właściwa odpowiedź. Czy jeszcze jakiś komentarz? Chodzi o tą miłość i prawdę.
Nie, to chodzi o pieniądze. To chodzi o pieniądze. Kolega ma potrzebę, my możemy ją zrealizować, za tym pójdzie przepływ finansowy. To jest dobrze chyba. W tym nie ma nic złego. Czy jeszcze jakiś komentarz? Pytanie? Słuchajcie, część tego czegoś można znaleźć na moim blogu. Część tego czegoś będzie, znaczy cały materiał będzie udostępniony na stronie konferencji. Ja dziękuję. Widzę, że nie było zawrotu głowy od tego prezji i chyba skończyłem.